ostatnim czasie ciągle zderzam się z taką sytuacją, iż Boże oczekiwania w stosunku do człowieka wierzącego obejmują wszystko. Pamiętam, jak sam tłumaczyłem innym w czasie na przykład jakichś rozmów, spotkań, dzielenia się ludziom, którzy ograniczali to swoje zaangażowanie do jakichś pobożnych praktyk, chodzenia do kościoła, na nabożeństwa, posyłania dzieci na szkółkę, na religię. I jakoś spełnianie tych praktyk uspokajało ich sumienia, co czyniło, iż uważali, że no właśnie, że spełniam, co do mnie należy i że wszystko jest tak, jak być powinno. Ostatnie rozważania z ostatnich tygodni między innymi też pokazywały, iż oczekiwania Boga są bardziej radykalne. Gdyby to zmieścić w jednym zdaniu, to należałoby powiedzieć wszystko za wszystko. Cokolwiek moje, to stracę. Śpiewaliśmy tą ostatnią pieśń. Święty, święty Panie Boże nasz, staniemy przed tym majestatem kiedyś. I tak jak czytamy w liście apostoła Pawła, dzieła będą przetestowane. I to, co moje, to spłonie. Przypadnie. Świat nas uczy, że to, co moje, tak łatwo może przepaść. Wystarczy włączyć telewizor, obejrzeć wiadomości i zobaczyć, co się dzieje z tymi wypieszczonymi czasami domkami, mieszkaniami, miastami. Nawet nie trzeba przed Bożym majestatem stawać. Kiedy czytam największe Boże przykazanie, miłuj Boga z całej duszy, serca, umysłu, a bliźniego swego jak siebie samego. I kiedy czytam następne, równoważne, jak mówi Jezus, a bliźniego swego właśnie jak siebie samego, to myślę sobie, gdzie ja tu jestem? Wobec tego najważniejszego przykazania. No bo jeżeli grzech, najprostsza definicja grzechu to jest przekroczenie Bożego przykazania, no to jeżeli wobec największego przykazania nie dostaję, to znaczy, że mój grzech jest wielki. A jeżeli nie wypełnianie, oddanie siebie temu największemu przykazaniu zajmuje miejsce w moim życiu, no to co to miejsce zajmuje? Jezus mówi, to prawda, dzisiaj słyszeliśmy, nic ze mnie uczynić nie możecie. Mówi to w kontekście tego wszystkiego, co pochłania nasze środki, nasz czas, nasze zaangażowanie, a nie jest związane bezpośrednio z budowaniem Królestwa Bożego. To wszystko przeminie. Bóg nas z jednej strony radykalnie powołuje do porzucenia, przynajmniej w sensie mentalnym porzucenia wszystkiego, dystansu, ale takiego realnego, życiowego w stosunku do wszystkiego i do majątku, i do innych osób, a zachęca do głównej koncentracji na relacji z Nim. I dzięki tej relacji służbie bliźnim. Dotyczy to majątku, dotyczy to też właśnie, jak wspomniałem, relacji innych osób.
Pamiętam taką sytuację, kiedyś taka rodzina zaangażowana i w te sprawy doczesne, bo uzasadniali, chodzi o dzieci. W trosce o dzieci to wszystko czynimy. I dla nich to robimy. I kiedy potem miałem okazję porozmawiać z tymi dziećmi, jakie świadectwo zostawili im rodzice, jak już odeszli. Świadectwo, jakie im zostawili rodzice, było takie. Oni powinni się starać i troszczyć i zabiegać o to wszystko dla swoich dzieci. Bo innego świadectwa im rodzice nie zostawili. Jakoś nie dostrzegli w ich życiu tej miłości Boga z całej duszy, serca, umysłu. Czy bliźniego swego jak siebie samego. Jezus obiecuje wiele. Jezus obiecuje wszystko tym, którzy angażują się, służą Bogu, wypełniają Jego wolę i czynią coś, co mieści się w obszarze miłości bliźniego w Jego imieniu. Tym, którzy walczą o sprawiedliwość w Jego imieniu. Tym, którzy usługują, wspierają, pomagają w Jego imieniu. To wszystko, Jezus mówi, spotka się z wielką nagrodą. Ja tu widzę jakby odróżnienie od wszelkich innych zaangażowań w imię, nie wiem, działalności takiej, nazwijmy to, świeckiej, która oczywiście dobrze, że jest. I dobrze, że ludzie troszczą się o siebie nawzajem i zaspokajają swoje potrzeby. I może całe szczęście, że tak jest, bo gdyby to miało spoczywać na chrześcijanach, jakby to było? Ten radykalizm, którego dotykaliśmy w ostatnich rozważaniach, gdzie Jezus mówi, po czym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeden tekst mówi wprost, mówi, po tym poznają, że jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie, prawda? Pamiętamy ten tekst. Ten przymiotnik właśnie, wzajemna. Tak jakby trzeba było dodawać, no jak może miłość być niewzajemna? No, może. Może ktoś tak bardzo Pana Boga ukochał, że koncentruje się na tym ukochanym Panu Bogu i nic go więcej nie interesuje. Może i tak być. Ani sąsiad, który potrzebuje pomocy, ani drugi sąsiad, który przeżywa jakiś tam kryzys, czy coś innego. Może tak bardzo Pana Boga kocham, że te rzeczy mnie są jakoś, no, po prostu, nie wiem, nie dostrzegam ich albo nie wywołują na mnie jakiegoś większego wrażenia. No, można być aż tak zakochanym, kto wie. Ale ten radykalizm, po czym ludzie poznają? Jezus mówi... Jeżeli będziecie dobrze czynić tylko tym, którzy wam dobrze czynią. Jeżeli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, czy w Ewangelii Łukasza, 6. Nic takiego nie czynicie niezwykłego. Poganie tak samo czynią. I potem to nie jest cecha, to nie jest znak rozpoznawczy chrześcijanina. Albo inaczej powiedzmy, to nie wystarczy, aby to był jakiś znak rozpoznawczy dla chrześcijanina. I w ostatnim rozważaniu padły te najbardziej może radykalne właśnie sformułowania z całej nauki Jezusa. Radykalne, które wymagają całkowitego oddania, całkowitego dystansu do wszystkiego. Bóg, który wszystko mi dał, w tej chwili może w każdej chwili wszystko mi zabrać i niech będzie błogosławione imię Boże. A póki mam to, co mam i w tym również zdrowie, zdolności, zarządzam tym wszystkim, zabiegając o to, aby służyło to Królestwu Bożemu. A więc abym czynił to zgodnie z Bożą wolą. I
ten sposób włączał się w Boże działanie. I w ten sposób stawał się świadkiem Bożego działania, który uczyni rzeczy o wiele większe, niż ja mógłbym zaplanować, czy których mógłbym pomyśleć, czy zorganizować. Tutaj zaczynamy dotykać dopiero tego chrześcijaństwa w takim, można powiedzieć, pełnym wymiarze, ale bym powiedział na takim normalnym wymiarze. Takie właśnie powinno być. To nie jest, nie wiem, jakiś szczyt. Ale to jest codzienne życie. Z dystansem do wszystkiego, co posiadam, do tego, kim jestem, skoncentrowany na miłości Boga i bliźniego i wypełnianiu Jego woli w tym obszarze właśnie. Starczy tego zajęcia? Niektórzy uważają, że nie starczy, że trzeba jeszcze organizować coś dla Pana Boga. To zrobimy Panu Bogu, to tamto zrobimy jeszcze Panu Bogu. Być może rzeczywiście Bóg pragnie, aby to czy tamto zostało uczynione, objawił to komuś, przekazał w sposób czytelny, a więc powinno się dziać. Gorzej, jeżeli ludzie próbują coś tutaj uczynić dla Pana Boga, a następnie organizować jakieś wielkie modlitewne wołanie, aby Bóg to wspierał, żeby poszedł za nami w tym, co chcielibyśmy dla Niego uczynić i żeby były owoce wielkie i wspaniałe. Czasami trudno jest się w tym wszystkim połapać, rozumiem. Ale naszą rzeczą jest szukać, naszą rzeczą jest pragnąć, naszą rzeczą jest dążyć. A Bożą rzeczą jest, aby przekazać nam to, co On pragnie, abyśmy czynili w sposób dla nas komunikatywny, taki, żebyśmy byli w stanie to uczynić, ale aby Bóg mógł nam to przekazać, z kolei też z naszej strony trzeba usunąć przeszkody, które stoją na tej drodze komunikowania się, relacji i więzi z Bogiem. I tak biegnie to nasze życie chrześcijańskie, dzień po dniu. W tym wszystkim, co czynimy dla Bożego Królestwa, w tym wszystkim czynione są rzeczy, które przetrwają. Reszta przepadnie. Może nasi potomkowie, dzieci, wnuki się nacieszą. Może, nie wiem, to zależy od tego, jaki charakter będą mieli. Boży, po rodzicach, odziedziczony, albo jakiś swój własny. No, a potem przychodzi moment, kiedy odchodzimy stąd. Ciało zostaje, bo jak pisze apostoł Paweł, a my też to potwierdzamy, że ciało i krew nie może odziedziczyć tego Królestwa Bożego w wymiarze takim, jakim ono funkcjonuje. Ciało się zużywa. Tego doświadczamy. Duch, dusza. Wydaje się, jakby nie. Bo ciągle to słyszę, że lat mam tyle, ile mam, ale czuję się taki młody. No więc właśnie. To taka tutaj refleksja, która wyniknęła z dzisiejszego kontekstu, z kontekstu dzisiejszego nabożeństwa. I z tego, co słyszeliśmy w formie tutaj świadectw i z tego, co śpiewaliśmy, co deklarowaliśmy Panu Bogu w śpiewie. Nie jesteśmy doskonali, więc nasze dobre chęci często nie wystarczą, a Boży przeciwnik i nasz przeciwnik, szatan, też nie rezygnuje i w rezultacie czasami dochodzi do zranień, do napięć, do tego wszystkiego, co sprawia, iż to życie, chrześcijańskie życie, codzienne życie
nie jest takie, jakbyśmy pragnęli, bo pragnienia w nas pozostały, pragnienia za doskonałością, pragnienia za rajem na ziemi, w relacjach, w fakcie przebywania z Bogiem i z innymi ludźmi, we wspaniałych, właśnie serdecznych więziach. Tutaj mamy przeciwnika. W tym punkcie mamy kogoś, kto próbuje to zniszczyć, zakłócić, który próbuje znaleźć do nas dostęp. Mamy wroga. Jego podstawowym celem jest niszczenie Bożego dzieła. Wróg, którego istnienie starsze jest od historii człowieka. Gdzieś w ogrodzie Eden, gdzie pojawili się pierwsi rodzice, on już był. Pojawił się w postaci węża i pamiętacie, zwiódł kobietę, mężczyznę. A Bóg potwierdził tę wrogość. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, trzeci, przepraszam, wiersz 15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, ty ukąsisz je w pięte. I od tamtej pory wrogość czy nieprzyjaźń są faktem potwierdzanym w Biblii wielokrotnie. Między ludźmi, między sobą, między ludźmi a Bogiem. Jest obietnica. Potomstwo kobiety. Czytamy tutaj, widzimy tu Jezusa Chrystusa, który był potomkiem kobiety. Zniszczy. Zdepcze mu głowę. On ukosi w pięte. Ktoś tak ładnie to określił kiedyś, jeszcze wtedy byłem młodym chrześcijaninem, ale zapamiętałem, bo było takie krótkie i wydawało się celne. Działanie szatana tutaj na ziemi, działaniem szatana tu na ziemi jest kaleczenie. Taka interpretacja do słowa, on ukąsi cię w pięty. Działaniem szatana na ziemi jest kaleczenie. Próbuję umieścić, jakby wstrzyknąć różne takie destrukcyjne elementy w naszym życiu, jak wirusy. W różne sfery naszego życia. W obszarze duszy, w obszarze naszego myślenia, w obszarze naszych emocji, w obszarze ducha również. Są początkowo niezauważalne, potem rozwijają się, jakoś łączą ze sobą, zazębiają i na tej płaszczyźnie, na tej bazie szatan dąży do tego, aby przejąć nad człowiekiem kontrolę. I to kalectwo emocjonalne czy duchowe przez niego spowodowane trwa. Czasami może trwać do końca życia. W sferze emocjonalnej to może być doświadczenie, jakieś poczucie odrzucenia. W małżeństwach czasami bywa. Brak poczucia bezpieczeństwa. Wtedy szukam zabezpieczeń wszędzie poza. Kariera, stanowisko, majątek, emerytura. Jakieś lęki, gorycz w stosunku do tego, kto mnie skrzywdził, złość. A w sferze duchowej to okaleczenie może przyjąć postać pychy, postać egoizmu, postać buntu. Człowiek w tych swoich dążeniach naukowych do badania wszystkiego dokonał, no, uporządkował tą rzeczywistość, która nas otacza, podzielił to na jakieś szufladki, działy, podrozdziały i tak dalej. I różne obszary życia człowieka też mogą być rozpatrywane oddzielnie. Na każdy temat może być oddzielne kazanie. Tak jak mamy różne obszary medycyny, od tego. Czy tutaj cię uczymy psychologii, bo to chodzi o sferę psychiczną. Tu socjologii, a więc kwestia relacji między ludźmi. Tam się uczymy teologii, a w teologii też są różne specjalizacje, wydziały. Człowieku to wszystko się łączy ze sobą. Nikt nie wydzieli we mnie części psychologicznej, socjologicznej czy teologicznej albo medycznej. We mnie to wszystko jest jedno. I stąd też ten podział taki do badań może naukowych użyteczny, ale do życia trochę sztuczny.
To samo dotyczy ducha i ciała, które funkcjonują wspólnie we mnie. Tak samo i tu, jeśli szatanowi uda się opanować jakiś obszar, na przykład emocjonalną sferę człowieka, no to będzie doskonały przyczółek do przejęcia kontroli nad jego całym życiem. Do tego będzie dążył. I ze sferą emocjonalną sytuacja nie jest taka oczywista, jak mogłoby się na pozór wydawać, ponieważ w sferze emocjonalnej zachodzi dużo procesów, których nie jesteśmy świadomi. Gdzie nie dokonujemy świadomego wyboru, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy z pewnych mechanizmów. Człowiek może pogłębiać różne negatywne emocje w relacjach do innych ludzi, nie mając nawet świadomości, że to czyniąc działa na własną szkodę. I tak bywa, że człowiek na przykład zraniony, niewinny, nieświadomie, niewłaściwie reagując na zranienie, może stać się ofiarą Bożego przeciwnika. Człowiek posiada w sobie ten obszar życia duchowego. I szatan również jest istotą duchową. I tutaj, tu się spotykamy. W tej sferze ducha wróg ma dostęp do całego człowieka, do jego cielesnych, a więc doczesnych pragnień, do jego planów, do jego stanów emocjonalnych, zranień, lęków, goryczy, wrogości. I rozwiązując różne problemy w relacjach wewnętrznych, w przeżywaniu, w emocjach, widzimy, jak często one się na sferę duchową przekładają właśnie. Rany zadawane w sferze emocjonalnej, które zadaje szatan, zwykle przez ludzi, którzy może nawet nie rozpoznają jego inspiracji. Wystarczy, że walczą o swoje. To mówiliśmy w kontekście miłości, nie przyjaciół. Tylko o swoją rację walczy. Ja nic więcej nie chcę i nie chcę nikogo krzywdzić, ani nikogo do niczego zmuszać, ale ja wiem, że mam rację, dlatego nie ustąpię. Otóż rany takie zadawane w sferze emocjonalnej, nieraz często właśnie przez ludzi, którzy nie rozpoznają jego inspiracji, a których on używa jako swoje narzędzia, one przyczyniają się w dużej mierze do duchowych później problemów człowieka. Bywa, że rany zadane w wieku dziecięcym emocjonalnie okaleczają, wyrządzają krzywdy w sferze emocjonalnej i wywołują zachowania, z których człowiek przez lata nie wyleczy się całkowicie, a czasami mają wpływ później na następne związki, już ludzi dorosłych, i powtarzają się, dopóki nie znajdzie się jakiegoś duchowego rozwiązania. To ogólne, te takie ogólne sformułowania znajdują potwierdzenia w różnych przypadkach, dziesiątkach, może setkach przypadków opisywanych, czy to przez duchowych doradców, czy różnego rodzaju poradnie szkolne, przedmałżeńskie, pomałżeńskie. Gdy grozi rozpad wspólnoty rodzinnej. W Biblii czytamy, że naturalną reakcją człowieka niewierzącego jest zemsta. Pamiętamy ten proces, kilka razy go podkreślałem w rozważaniach przez ostatnie 2-3 miesiące. Rozwój etyki czy moralności w Starym Nowym Testamencie. W Starym Testamencie mamy Lamecha w 4 rozdziale Księgi Pierwszej Mojżeszowej, który mówi, będzie pomszczony 77 razy. Jak ktoś mnie zrani, to go zabije. Potem widzimy Mojżesza, który mówi, nie, sprawiedliwość. Nie okrucieństwo. Sprawiedliwa zasada. Oko za oko, ząb za ząb, siniec za siniec. I jeszcze przychodzi Jezus. W epoce nowego już przymierza, który mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, bo taki jest wasz ojciec. Wtedy dopiero będziecie jak on, jak ojciec wasz w niebie. Bo on was umiłował. Kiedy byliście jeszcze jego nieprzyjaciółmi. I oddał życie w swoim synu. Jezus umarł. A bez tego, bez niego, będziecie jak niewierzący wokół was. W Biblii mamy historię pewnej kobiety, która razem z mężem, dwoma synami z powodów ekonomicznych opuścili swój rodzinny kraj.
No, trzech mężczyzn z matką, ojciec dwóch synów, to mocny zestaw. Powinno im się powieść w tym kraju bogatszym, do którego się udali. Dobrze rokuje, prawda? Minęło 9 lat, nie dorobili się. Z dala od rodzinnych stron zmarł jej mąż, z dala od rodzinnych stron zmarł jeden syn, potem drugi syn. Zostały żony z innego narodu pochodzące. Matka mówi, co ja tu jeszcze robię? Wracam. Jedna z synowych mówi, twój Bóg, mój Bóg, twój dom, mój dom, idę z tobą. I wraca do swojego domu. Przyjaciele, sąsiedzi ją rozpoznają. Noemi wróciła. Noemi, co się tłumaczy? Moja umiłowana. Tak została nazwana przy urodzinach. Moja umiłowana. Ona mówi, nie nazywajcie mnie Noemi. Nazywajcie mnie Mara. A to znaczy napełniona goryczą. Gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą, napełniona gorzkością. Pozwoliłaby napełniła ją gorycz. Naturalna, można powiedzieć, w takiej sytuacji. Ale nasze życie z Bogiem, nasze życie przebiega nie tylko na płaszczyźnie tutaj ludzkiej natury i zjawisk naturalnych. Zostać napełnionym goryczą jest łatwo, wystarczy nie przeszkadzać, bo z natury to się samo mnoży, napełnia. Nie trzeba nic robić, nie trzeba nawet pomyśleć. Wystarczy pozwolić, aby zgodnie z naszą zepsutą naturą emocje kierowały nami. I pojawia się taka gorycz. Tyle, że za nią ukrywa się nasz wróg, nasz nieprzyjaciel, który te emocje nakręca. W Nowym Testamencie czytamy przypowieść Jezusa o słudze, który zadłużył się u swojego Pana i potem nie miał z czego oddać. Ktoś nam wyliczył, że to była wartość około 10 milionów dolarów, czyli powiedzmy 40-50 milionów złotych. Nie wiem, czy to tyle było, w każdym razie wielkość była ogromna. Tak? I kiedy zobaczył, że nie ma szans na spłatę długu, błagał Pana o zmiłowanie. A ten, jak czytamy, ulitował się, użalił się w Biblii Gdańskiej nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A potem, no właśnie, co było potem, to za chwilę, bo tutaj jeszcze popatrzmy na tego Pana. W jego władzy było osądzenie tego sługi ze względu na stratę, jaką poniósł. Tak? Mógł go wtrącić do więzienia, to byłaby naturalna procedura, sprzedać jego żonę i dzieci, aby choć częściowo odzyskać stracony majątek. Mógł dać upust swojej złości z powodu tej znacznej straty i wybrał uwolnienie sługi i przebaczenie, okazanie miłosierdzia. Ten wątek rzadko jest tutaj poruszany w tej przypowieści, w rozważaniach na temat tej przypowieści, bo znamy ciąg dalszy, tak? Gdzie sługa ze swoim, który był mu tam, jak tu powiedzielibyśmy w przybliżeniu 50 tych milionów, to tam powiedzielibyśmy kilkadziesiąt złotych był winien. Ale pozostańmy jeszcze przy tym Panu. Co to znaczy ulitował się? No to chyba wszyscy wiemy, co znaczy to słowo. Są tutaj takie dwa kluczowe słowa, pomocne dla zrozumienia motywacji Pana i kluczowe dla zrozumienia tajemnicy, ja wiem, sekretu uwolnienia od zranienia i od goryczy. Po pierwsze, jak czytamy, Pan go uwolnił. Apeleisen, greckie słowo od słowa apolio. Najczęściej znaczy uwolnić, opuścić. Nawet używane jest to słowo w naszych tłumaczeniach. Mąż opuścił swoją żonę. A sens jest uwolnić, oswobodzić kogoś od kogoś albo od czegoś. Używany jest też w kontekście na przykład uwolnienia jeńca z kajdan.
I w tej przypowieści w taki właśnie sposób Pan uwolnił sługę od jego długu wobec Pana. Jest jeszcze drugie słowo. I druga rzecz, którą ten Pan uczynił, mianowicie darował mu ten dług. Przebaczył. Greckie słowo afaken, od afejemi. Afiemi, puścić, uwolnić. Wzmocniona forma od eimi, iść. Czyli pozwolił, aby ten człowiek uwolnił go od wszelkich zobowiązań wobec niego i pozwolił mu odejść wolnym, bez jego, nie wiem, złości, zemsty, kary. Zaniechał, odpuścił. Dług został darowany, wina, a osoba została puszczona wolno. Kara. Nie było. Bo czym innym jest pogodzić się z ogromną stratą rzeczową, a czym innym jest postawa wobec osoby, która jest temu winna. Tutaj mamy te dwa elementy. Wina i kara. Dwa pojęcia. W innym kościele, w jednym z kościołów chrześcijańskich mamy nauczanie, że Bóg przebaczył nam naszą winę w Jezusie Chrystusie dzięki ofierze na krzyżu, ale kara musi być, bo to są dwie różne rzeczy. I dlatego życie człowieka tam w tym kościele koncentruje się na pokucie za popełniane grzechy przez całe życie, żeby właśnie tą karę odpokutować. I czego nie odpokutuje tutaj, no to jest jeszcze czyściec. Ale co innego jest przebaczenie winy, a co innego jest odpuszczenie kary. Ten niuans tutaj występuje właśnie. W przypowieści Jezusa Pan, który zarazem jest sędzią, mówi: godzę się z tym, że poniosłem ogromną stratę, nie jesteś mi nic winien, uwalniam cię też od kary. Nie jesteś mi nic winien i jesteś uwolniony od kary, możesz odejść, nie żywię do ciebie urazy. Darował mu. Dwa kroki, które mogą pomóc w uwolnieniu się od rany goryczy, gorzkości. Pierwszy krok, darowujesz, co człowiek był ci winien, co ci zrobił. A drugi, uwalniasz go od wszelkich zobowiązań, jakie w stosunku do ciebie miał z powodu tego, co uczynił. Darowujesz to, co prawnie do ciebie należy i pozwalasz osobie, aby odeszła bez żadnych zobowiązań w stosunku do ciebie, również w tej sferze emocjonalnej. Przypominają się słowa Jezusa z kazania na górze. I ten radykalizm, o którym mówiłem na początku. Wszystko za wszystko. Człowiek, który umarł dla siebie, dla swojego ja, jest w stanie postąpić w taki sposób. Słowo Boże przypomina i zachęca. A temu, kto się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nikim dwie. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Kiedyś czytałem historię takiego biznesmena, który tak to skomentował, powiedział: poszedłem drugą milę. Czyli zrobiłem coś w stosunku do tego, kto ode mnie tutaj, z którym byłem w napięciu, w konflikcie, czego nie musiałem zrobić. Bo on nie miał prawa tego ode mnie oczekiwać. Tam chodziło o coś podobną sytuację, jak między tymi braćmi, którzy kłócili się o spadek.
Jeden zabrał wszystko, drugi nic nie dostał i przyszedł do Jezusa, żeby ten Jezus to podzielił. Jezus się od tego odsunął i powiedział, że no, rzecz nie leży w tej walce o posiadanie, o poszerzanie, o majątek. I dlatego mówi, ja tak nie będę załatwiał. Problem polegał na tym, że jeden i drugi widział w majątku ogromną wartość. Receptą Jezusa, działaniem Jezusa, polityką Jezusa jest uzdrabiać korzenie zła. Z serca biorą się złe myśli, złe słowa, złe czyny. Co z tego, że ci bracia dostaliby porówno, czyli sprawiedliwie, a jednak dalej walczyliby o te sprawy i może spierali się i kłócili. Tutaj chodziło o partnerstwo biznesowe i w momencie podziału firmy też doszło do takiego właśnie skrzywdzenia, gdzie jeden partner zagarnął więcej niż miał do tego prawo. I drugi wierzący człowiek miał z tym problem. I rozmawiał w zborze z doradcą, tak, duchowym doradcą. Dotarło do niego akurat, kiedy czytał, tak jak czytał w ciągu dnia Słowo Boże, w liście do Koryntian uderzyło fragment, który czytał 1 Koryntian 6 rozdział, gdzie jest mowa o tym, że musicie sprawy załatwiać przed sądami świeckimi. Nie macie we wspólnocie, w kościele ludzi, którzy mogliby was rozsądzić, pogodzić. Więc stwierdził, że do sądu z tym nie pójdzie. Jakiś czas to trwało. Chciał wypełniać Bożą wolę, modlił się, rozmawiał, Słowo Boże czytał. Bóg dał mu siły, żeby darować wspólnikowi pieniądze i mu przebaczyć. Bo przeczytał, że tak powinien uczynić. Jest Bożą wolą, aby to właśnie uczynić. No to powiedział, dobrze, wybaczam. Ale ciągle nie czuł tego wewnętrznego uwolnienia, ciągle go to... tą gorzkością napełniało i ciągle go to no, jakoś tak sprawiało, że nie był taki wesoły, radosny, pełen pokoju. I no właśnie. I wtedy mu ten doradca duchowy powiedział, idź z nim drugą milę. Wiemy tą historię tutaj z Biblii, na czym polegała ta mila, prawda? Żołnierz rzymski, który miał prawo wziąć w jakichś pracach fizycznych w danym momencie kogoś do pomocy. I na przykład nakazać mu przenieść jakiś, tu był określony ciężar na określoną odległość. Na tej zasadzie setnik rzymski z tłumu wziął Syrenejczyka Szymona, aby poniósł belkę na Golgotę, bo Jezus już upadał z sił i mógł umrzeć wcześniej. No więc mówi, znajdź coś, mówi i zrób. I stało się właśnie tak, że tamten człowiek się przeprowadzał, miał spore wydatki w związku z przeprowadzką i ten skrzywdzony mu się dołożył do tych kosztów. I mówi dopiero wtedy ze mnie to wszystko zeszło. Mówi, poszedłem z nim drugą milę. I byłem gotów z serca błogosławić. Tamten oczywiście był ogromnie zaskoczony, w szoku i ich relacje potoczyły się już potem dalej zupełnie inaczej. Ale tu nie mówimy o tych, którzy ranią, tylko o tych, którzy są zranieni i mają z tym problem. Bo tu dopiero dopełnia się jakby ten proces wybaczenia, kiedy jesteśmy w stanie drugiemu człowiekowi błogosławić. Pierwszy krok to jest posłuszeństwo Słowu Bożemu, które mówi wybacz. Ktoś mówi, a ja nie czuję, bo tu nie ma mowy o tym, czy czujesz, czy nie czujesz. Przyjdzie pora, że poczujesz, przynajmniej doświadczenia i świadectwa to potwierdzają, że Bóg daje, kiedy człowiek jest mu posłuszny, jakby otwiera możliwości od dalszego oddziaływania Boga w jego życiu i przychodzi też uczucie. Historię Johnny przytaczałem, pamiętacie kiedyś, kiedy przeczytała za wszystko dziękujcie. No mówię, jak dziękować, kiedy zostałam sparaliżowana dopiero co. Nie będę tego już powtarzał, żeby nie przedłużać rozważania. No więc właśnie. Dołożył się i doznał całkowitego, pełnego uwolnienia. Został uwolniony z pamięci o tej pierwszej mili. Ta druga w tej chwili zajęła to miejsce.
ta miłość, chrześcijańska miłość, okazana w praktyczny sposób, również wobec tych, którzy, można powiedzieć po ludzku, na to nie zasługują. Być może w stosunku do tych, którzy nas krzywdzili, daje wyzwolenie z pamięci o tej krzywdzie, czy z tej goryczy, którą no, nie wiem, czy innym sposobem jesteśmy w stanie usunąć z naszych serc. Uwolnienie. Przebaczenie. Nie będziesz cierpiał z powodu strat. Nie będziesz cierpiał z powodu zranienia. Spróbuj postąpić w podobny sposób. To przynosi pełne uwolnienie. W imieniu Jezusa to czyń. Nie ma sposobu, bo Bóg postępuje tak samo. Nie ma sposobu, żeby człowiek był w stanie Bogu za jego miłość i za jego wybaczenie odpokutować. Nie jest w stanie człowiek za to zapłacić, co jest winny w stosunku do Boga. I Bóg ma wszelkie prawo, aby umieścić człowieka w piekle, czyli w tej rzeczywistości, w której relacji z nim, ani on z nim mieć żadnych nie będzie. A jednak odpowiada czym innym. Odpowiada miłosierdziem, odpowiada przebaczeniem każdemu, kto prosi. Przychodzi do niego. I idzie dalej niż przebaczenie tylko. Bo stawia przed sobą grzesznika jako usprawiedliwionego. Rozumiecie? Bo cóż z tego, że wybaczył, kiedy on dalej pozostaje w pozycji. No. Dla innej. Stawia go przed sobą jako tego, który jest usprawiedliwiony. Czyni człowieka dzieckiem Bożym. Daje mu prawo przychodzenia przed jego tron. Czy można znaleźć jakiś lepszy przykład przebaczenia i miłości okazanej osobie winnej? No i potem czytamy w tej przypowieści coś, co jest dla nas zaskoczeniem, że ktoś, kto otrzymał takie przebaczenie ze strony Pana w stosunku do tejże całej kwoty, nie tylko winy, ale i kara została mu odpuszczona, odszedł absolutnie wolny i bez urazy ze strony Pana. Taki człowiek w stosunku do kogoś, kto był mu winien kilkadziesiąt złotych, nie ustępuje, prawda, do więzienia go kieruje. Czy kilkaset złotych, bo za kilkadziesiąt chyba nikt do więzienia nie pójdzie. Nic nie zrozumiał z postawy Pana. Obstawał przy tym, aby posiadać to wszystko, co prawnie się jemu należy, a ten drugi jest mu winien. Odrzucił możliwość darowania bliźnie mu winny. I tu mamy to ostrzeżenie. Ostrzeżenie skierowane do wszystkich chrześcijan. Otrzymawszy Boże przebaczenie, uważajcie, abyście nie zapomnieli darować tym, którzy wam są coś winni. Bądź pewny, że okazujesz to samo miłosierdzie, jakie przyjąłeś i które otrzymałeś od Ojca. Bo różnica pomiędzy krzywdą, którą tobie ktoś wyrządził, a tą krzywdą, którą my jesteśmy w stosunku do Boga obciążeni, no jest tak nieproporcjonalna, jak te dwie sumy tutaj wymienione w tej przypowieści. I nie ma wytłumaczenia dla kogoś, kto postępuje inaczej. Bo Boże miłosierdzie motywuje, zachęca i Duch Boży w nas zachęca do przebaczenia wszystkiego. I tak czytamy w tej historii. Rozgniewał się Pan, kiedy się o tym dowiedział i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec Niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu. Tak mówi, tak podsumowuje to Jezus. Jako wniosek z tej przypowieści. Straszny wniosek. No bo że Pan go oddał katom, no to rozumiem. Ale tak samo Ojciec uczyni mnie, jeżeli nie odpuszczę serca bratu swemu. Brak przebaczenia sprowadza katów na życie
człowieka. A tymi katami właśnie bywają gorycz, która dręczy do końca bywa z nieraz życia, złość, niechęć. Dla tych, którzy stoją na pozycji swoich słusznych praw, walki o swoje słuszne prawa, odrzucają drogę darowania, okazania miłosierdzia, pójścia drugą milę. Problem wielu ludzi. Noszą rany z przeszłości, żyją w tej gorzkości, trzymają się swoich praw. Nieraz głęboko to przeżywają, ktoś powiedział, męki piekielne w swoich duszach z powodu tej goryczy. I ani psychiatra nie pomaga, ani narkotyki, alkohol, które człowiek próbuje znaleźć jakąś ucieczkę. Brak przebaczenia. Szatan znalazł dostęp do nich, żeby ich dręczyć. Gdy człowiek trzyma się tych ran, one nas wiążą z przeszłością. I nie jesteś wyzwolony do życia w teraźniejszości. Bo zgorzkniałość tej przeszłości wpływa na mój stan duchowy, wpływa na moje relacje z ludźmi. W rozmowach czasami nie potrafię się nie powstrzymać, żeby z jakiejś złośliwości nie wrzucić w kontekście jakiejś tam starej sprawy, o której myślę. I jeżeli jesteś tak związany goryczą, nie wiem, gorzkością, złością, niechęcią z jakąś osobą, to nawet bywa, że ta osoba umrze, ale ty jeszcze w sobie to będziesz nosił. Przebaczysz, staniesz się podobny do Boga, Ojca. Przebaczenie uwolni cię od tej osoby czy od tego zranienia. Nieprzebaczenie wiąże cię z tym. Przebaczenie jest decyzją woli, nie jest uczuciem. O tym kiedyś było oddzielne w ogóle rozważanie. Kiedyś mam na myśli gdzieś w ostatnim półroczu. Kiedy człowiek postanawia, decyduje w swoim sercu, że wybaczy, Bóg rozpoczyna proces kształtowania w nim swojego obrazu, podobieństwa swojego w coraz większym, jeszcze większym stopniu i kształtowania w nim swojego charakteru, który z serca nie tylko wybacza, ale będzie gotów błogosławić. Emocje pozytywne będą się pojawiać w stosunku do tego, który mnie zranił. Musimy trzymać się jego podobieństwa, biorąc wzór z jego miłosierdzia. I wtedy nawet bolesne doświadczenie i zranienie może stać się błogosławieństwem dla nas. Błogosławieństwem kształtującym w nas Boży charakter jeszcze bardziej. Boże działanie we mnie, uwolnione wskutek przebaczenia. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Czyli przebaczenie uwalnia drugie przebaczenie. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. To jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wiersz 14 i 15. Pamiętacie, w jakim kontekście padły te słowa? Po jakich innych? Jakie słowa są wcześniej? Wcześniej to jest modlitwa Ojcze nasz. Kiedy Jezus mówi, a wy tak się módlcie. I potem jest ten krótki fragment. I odpuść nam nasze winy tak, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. I jakby tego jeszcze było mało, co już wydaje się być jasno powiedziane, odpuść nam nasze winy tak, jak o to się modlimy, żeby Bóg nam odpuścił tak, jak my przeciwko tym, którzy nam zawinili, my odpuszczamy. Jakby tego było mało, po zakończeniu tej modlitwy są te słowa i Jezus ten fragment powtarza jeszcze raz szerzej. A jeśli nie odpuścicie ludziom, przepraszam, jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Boże działanie oparte o zasadę miłosierdzia i
i przebaczenia. To, co otrzymujemy od Boga, miłosierdzie i przebaczenie, mamy darować innym. Czas już kończyć to rozważanie, więc... Ewangelii Łukasza czytam. 6:37. W tłumaczeniu, tak jak patrzyłem do interlinii, uwolnij, a będziesz uwolniony. W naszym tłumaczeniu jest odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Zasada biblijna. Uwolnij, puść wolno z przebaczeniem, bez urazy. Jak mówiłem, najpierw jest decyzja woli, potem i ta uraza znika. To może być proces. Odpuszczajcie. To samo słowo występuje w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale tutaj, gdzie czytamy, uwolnił go. Łukasza 6:37, uwolnij, a będziesz uwolniony. Człowiek uwalnia drugiego człowieka przez przebaczenie, wtedy Bóg też usuwa ranę, która przez tego człowieka została zadana. Boża zasada, uwolnij tego, który cię zranił, wtedy ja uwolnię cię od tej rany. Pierwszym krokiem jest dokonanie wyboru, decyzja woli, która uruchamia Boże działanie i które używa całej swojej mocy i kształtuje swoją podobiznę jeszcze bardziej w takim stopniu, jakiej wcześniej nie posiadałem. Usuwa rany, zgorzkniałość. Wypełnia to miejsce swoją miłością, swoim miłosierdziem. I tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek wybiera przebaczenie. Bóg wchodzi do życia naszego jeszcze głębiej i czyni je jeszcze bardziej Bożym, jeszcze bardziej zmienionym na wzór Jego życia. Amen.